Witam szanowni państwo, dzień dobry. No, nie wiem czy on taki dobry, ale nieźle się zapowiada. Muszę państwu powiedzieć, że to ciekawe miejsce, do którego tutaj dojeżdżamy. To jest takie miejsce, gdzie do ostatniej chwili nic nie widać. Jakże można mówić o tym, że dzień jest taki zupełnie dobry, jak człowiek zaczyna od tego skrzyżowania ulicy Waryńskiego z Sejneńską. Proszę zobaczyć, na jakiej wysokości w tym miejscu, gdzie ja siedzę, są tamte krzaki. Piękna róża i coś tam jeszcze, no. Ale nic poza tym, ja nic nie widzę, nie widzę w ogóle drogi. Żeby dojechać, normalnie wyjechać z tej drogi, musiałbym wyjechać bardzo daleko tam do przodu. No i wyjeżdżam. A tam z tamtej strony, jak to mówił pan Konstanty Ildefons Gałczyński, z wapnem luzem kawałek samochodu. No i taka jest, drodzy państwo, prawda. Coś z tymi krzakami, drodzy drogowcy, trzeba zrobić. A poza tym ten skwer jest bardzo ciekawy. Oj, bardzo ciekawy, muszę państwu powiedzieć. Poza tym to skrzyżowanie jeszcze jest bardzo ciekawe. Bo oprócz tego, że pokazywaliśmy państwu, o tutaj te krzaczyska z samochodu i z wysokości samochodu, gdzie żeśmy jechali. Piękna róża, ale no niestety niebezpieczna. To oprócz tego to samo skrzyżowanie jest bardzo interesujące. Dlaczego? Pamiętacie państwo tutaj przed sądem, ile tu samochodów stało na tym trawniku? Teraz tych samochodów na tym trawniku już nie ma. Już tu nie parkują. No, nie wiem, ja przynajmniej nie widziałem od pewnego czasu tych samochodów. Dlaczego? Bo tam się pokazał piękny chodnik ułożony bardzo ładnie. Widać tam polbruczek i z polbruku ułożony ten chodnik. Ale tu, w miejscu, w którym stoimy, też jest chodnik. Tego trawnika nikt nie wyrównał, żeby on tu był jakiś. Tu kawał miejsca takiego jest z łukiem i też jest chodnik. Do niego jest wejście z mojej lewej, z państwa prawej strony. Może pokażmy to wejście. Jest tu chodnik. Kosz na śmieci, chodniczek, piękny, ładny tutaj pod klomp. W tą stronę prowadzący. No a pójdźmy w drugą stronę. W drugą stronę prowadzi chodnik i on już dalej nie istnieje. Tam przy wejściu do budynku sądu ten chodnik po prostu ginie. On tu mniej więcej kończą się jego płytki. Tu gdzie ja tutaj dojdę, drodzy państwo. O tu się kończą płytki. Tu ktoś powybierał, tam część jest zasypanych. Tu trelinka, jakieś płytki na zmianę. Tu się kończy chodnik, a tam już nie ma, jakiś krawężnik leży. Tak jak skończyli robotnicy układać tamten polbruk, tak zostało. A dzisiaj, Jarku, ja bardzo bym cię prosił, dlaczego o dwa słowa o nowej mikrze, to znaczy nowej, no. Ona niby nie jest nowa, a jednak jest nowa. I nowa stylistyka, i nowe wyposażenia. Ciekawe tak, rozwiązanie. Wprowadziliśmy od 2 tygodni nową mikrę. Nazywamy ją nową, chociaż sam design zewnętrzny aż tak mocno się nie zmienił. Ale przede wszystkim ta mikra jest bardziej wyciszona. Wprowadzono lepszą jakość materiałów wyciszających. No właśnie, wyciszona. I od razu, żebyś mówił, no to ja już będę pilnował cię. Wyciszona jest co? Wprowadzono nadkola z przodu, z tyłu, pod którymi znajdują się materiały wyciszające. Żadne tam uderzenia kamieni, szum asfaltu, cisza kompletna w środku. Pogrubiono drzwi i zastosowano grubsze materiały wyciszające drzwi. I znowu w drzwiach jest też cisza. Tak, świsty jest. Te wszystkie tak zginęły. Jest. Jak również pogrubiono szyby boczne. To jest ciekawe, bo większa odporność, przecież ile razy bywało tak, że szyba boczna nie wytrzymuje. Wszystko to służy temu, żeby w kabinie było jak najciszej, prawda? Przód również zmieniono, bo wprowadzono nowe zderzaki z listwami, prawda? Taki wygląd sportowy jest. Bardziej sportowa mikra się zrobiła i wprowadzono również listwy boczne, lakierowane w tych samochodach. Czyli tak, zderzak Jareczku nam uciekł zupełnie optycznie. Tak. On jest taki sam, tak. Styl jest poszerzony z tym wiatrołapem, z miejscem na halogeny i tak dalej, ale uciekł, bo jest lakierowany, znikł po prostu. Znikł, tak. I zastosowano lepszej jakości materiały, jeżeli chodzi o zderzak. Zderzak jest bardziej, można powiedzieć, elastyczny, tak. Bardziej amortyzujący uderzenia z przodu. Po prostu bywa tak, że jest dociśnięcie tak zderzaka, jest. Odchodzimy, wychodzimy tak z przodu, mówi, matko kochana, urwałem zderzak. I wychodzimy, a tam śladu nie ma, może jest kreseczka. Wraca z powrotem. Następnie całą zmieniono również środek samochodu. Wprowadzono nowe tapicerki
jak i również... Nowy kształt foteli. Nowy kształt foteli. Ergonomiczne fotele, takie bardziej, z chwytem bocznym, tak, prawda? Bardziej trzymające bocznie, prawda? Lędźwiowe podparcie. Elegancka sprawa, no to samo, co wypróbowano w sporcie i to jest ważne. I że... zmieniono również materiały w środku, jeżeli chodzi o plastiki, prawda? Bardziej są, bardziej sprzyjające klientowi. No i co, ciekawe zegary, ciekawsze inne rozwiązania? Zmieniono rozwiązanie, prawda? Zegarów i wprowadzono nowe wersje wyposażeniowe, między innymi więcej systemów tak zwanych obsługi bezkluczykowej. Rozumiem, prawda? Czyli tak jak Amerykanie mają. Ja mam tam swoją kartę i tak dalej, a tu wchodzę, nie muszę macać się po kieszeniach, gdzie mam klucz, po sprawie. Ale jeszcze jedna jest ciekawa rzecz, o której nie mówiłeś. Zmieniła się paleta barw. Zmieniono... Bo tak to zawsze tak, mówiono, że cały mikrobabski samochód, tak? Wprowadzono trzy nowe kolory, a więc taki srebrno, złoto-szary, zielony i bordowy. Do tego jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć, wprowadzono dwa nowe silniki. A czyli teraz po prostu weszło pięć wersji silnikowych? Pięć wersji silników. Mamy dwie wersje, to jest 1.2 65 koni, 1.2 80 koni, 1.4 88 koni i 1.6, mówimy o silnikach benzynowych, 110 koni. W tym 1.6 110 koni jest to, można powiedzieć, typowa mikra sportowa. No bo to już jest dynamik, no 1.6. Przy tej ilości koni na tak małym samochodzie, szerokim rozstawie, to... wprowadzono dodatkowy silnik diesla. Wcześniej był 1.5 65 koni i teraz pojawił się 1.5 silnik diesla 82 konie. Panie dyrektorze, mówią inwalida, też kierowca na takich samych prawach, a może nawet większych. No oczywiście. Ten, który jest sprawny, sprawnie się porusza po jezdni. Ten, który ma lekkie ułomności, na pewno się porusza mniej sprawnie. Ale jeszcze jest, musi mieć tą świadomość, co może, czego nie może, jakie ma prawa, jakie obowiązki. Tak samo sprawny, jak niepełnosprawny. I często jest tak, że ten pełnosprawny to ciągle jest informowany i w dzienniku telewizyjnym, i w gazecie, i w różnych programach, i nawet w Piątym Kole. Natomiast o zachowaniu się inwalidów, ich praw, jakie mają prawa, jakie obowiązki, jak się powinni poruszać, no nie ma tego instruktażu. W związku z tym między innymi impreza, która była się wspólnie z Stowarzyszeniem Kalina, przy Domu Pomocy Społecznej Kalina, tam jest takie stowarzyszenie również, też poświęciliśmy temu tematowi w ogóle tą spartakiadę, jednocześnie ze szkoleniem i doskonaleniem techniki jazdy, jak i też przybliżenia w ogóle, jeśli chodzi o poruszanie się niepełnosprawnych po jezdni w ruchu drogowym. No i ten kij ma, że tak powiem, dwa końce, bo tak, trzeba chronić tego inwalidę, no bo cóż go na tym wózku czy gdzieś tam chroni, prawda? A poza tym on też musi wiedzieć, co mu wolno, gdzie nie wolno, prawda? A wózki zaczynają być szybkie, elektryczne. Przecież 15 km na godzinę goni taki wóz. Oczywiście, to jest, mają też tak samo tak zwane pojazdy, które są siłą mięśni napędzane czy poruszane, a są również te elektryczne i w związku z tym też jest potrzeba jakiegoś tam szkolenia, doskonalenia i gdzieś to trzeba odbywać. No, są pewne warunki stworzone tam właśnie w DPS-ie, ale również będziemy stwarzali też i u nas i w ośrodku egzaminowania też takie miasteczko ruchu drogowego powstanie, na którym będą mogli też ćwiczyć. Inwalidzi. Oczywiście, inwalidzi mówię. No i też to samo, jeśli chodzi o oznakowanie, że wiadomo było, że oni mają specjalne, zresztą przed ośrodkiem też powstały te parkingi oznakowane dla inwalidów. Nie tylko pojazdy są oznakowane dla inwalidów, wiadomo, już wiadomo, jadąc z tyłu, który kto z jakim schorzeniem, z ułomnością jest za kierownicą. Czasami zapominamy o tym, prawda? No bo my Oczywiście. Jesteśmy zdrowi, a tu przed nami jedzie taki człowiek z naklejką i nawet nie zwracamy uwagi. Uważam, że jeden z elementów, który został zaniedbany teraz, to, a jeszcze jak się czasami spotyka tych kierowców z zielonym liściem, naprawdę z sentymentem to wspominam, bo naprawdę od razu daje sygnał, z jakim kierowcą masz przed sobą do czynienia.
Nawet on może już stary jest ten znaczek, ale zawsze to powoduje pewne zahamowanie i pewną jakby zwrócenie uwagi na tego, który jedzie przed tobą. No, miałbym też taką prośbę nawet, żeby być może zrobilibyśmy wspólną akcję jakąś podobną czy coś tutaj takiego w Sławkach, żeby może wrócić do tego zielonego liścia. Coraz częściej na naszych drogach pojawia się taka sytuacja. Znaki, uwaga, roboty drogowe, zwężenie jezdni i bariera. Upewnijmy się w lusterku, czy nikt nas nie będzie wyprzedzał. Czy ten drugi pas jest wolny, czy zajęty? Jest wolny. Kierunkowskazik, wyjeżdżamy. Kierunkowskazik, powracamy. Tylko jak powracamy, to była reperacja studzienki. Jak powracamy, to liczmy się z tym, że po coś ten pas jest zajęty. Dalsze znaki drogowe, przepraszamy za trzęsący się obraz, ale dalsze, chcę Państwu tą trasę pokazać. Znaki drogowe widać, roboty drogowe, dalej, zwężenie jezdni, dalej, 30 na godzinę, dalej. Dlaczego? I tu niektórzy ludzie wjeżdżają, dlaczego? Ano widzicie Państwo dlaczego? Ano właśnie dlatego, że tak wygląda tutaj dalej droga. Znowu pas drogowy jest zajęty, dlatego że tu trwa uzbrajanie terenu. My tu się przy tym pasie zatrzymamy, żeby Państwo nie trzęść mocno do końca. Trwa uzbrajanie terenu, idą studzienki, pod spodem jest wodociąg ciągnięty, kanalizacja, burzówka chyba. I tu, tędy w każdym bądź razie, teren jest uzbrajany, ludzie tu pracują, ludzie i maszyny są niebezpieczne i dla nas, i dla tych, którzy pracują. Ale zanim się pożegnam, o jeszcze jednej rzeczy chcę Państwu powiedzieć. Z jednej strony las, z drugiej strony las. Kochani Państwo, ja przynajmniej nie słyszałem o takiej szkole ruchu drogowego albo nauki jazdy, albo przepisów ruchu, żeby się tam szkoliły leśne zwierzęta. Takich przypadków jeszcze nie było. Pamiętajcie Państwo o tym, że szczególnie wtedy, właśnie latem, kiedy jedziemy tutaj z mierzchem, nad ranem, a bywa, że w ciągu dnia, naprawdę nasze lasy są pełne zwierząt. I to zwierząt bardzo dynamicznych, zdecydowanych. Zresztą przed taką osłoną o zwierzętach to jedzie tutaj taki samochodzik, gdzie z przodu na skanii mamy obite rury. Pojechał takie rurowanie z przodu, wiecie, siatki. To też troszkę pomaga. No ale nie sposób na przykład do malucha, albo do Tico, czy Seicento, czy jakiegoś innego małego stworka, opelka, czy któregoś z nich, założyć takie kraty z przodu, no. I to też czasami nie ustrzeże. Przed czym Państwa przestrzegam? Przestrzegam Państwa nie przed pierwszym zwierzakiem, który wybiegnie na drogę, bo najczęściej bywa tak, że ten odważny albo przewodnik stada wyskakuje na drogę, jeleń jakiś na przykład, łoś, dzik, a zanim ta reszta stada pędzi na oślep, one już nie zwracają, te zwierzęta, uwagi na to, gdzie biegną i w którą stronę. Zderzenie z takim dzikiem czy jeleniem może kosztować Państwa bardzo dużo. Już nie mówię o zniszczeniach. Bądźcie ostrożni. Okulary. No i kochani Państwo, pamiętajcie o tych, którym na drodze jest najtrudniej. Do zobaczenia w następny wtorek.